Zostało wybrana na rodzice i odkupiciela, na prawdziwą matkę wszystkich ludzi. Teraz wyszła ponad góry anielskie, próbuje urwać z synem i wstała się za wszystkimi ludźmi, jako pośredniczka łask i królowa miłosierdzia. Może wyjrzała sobie na tych, którzy wieńczą koroną wizerunek Chrystusa i Matki. Niech się wyrzekają samych siebie i nie szczędząc swoich sił starają się o zbawienie braci. Niech przez pochodne życie na ziemi zasłużą na wyższe niebie, gdzie Ty wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.